Witam wszystkich zainteresowanych językiem włoskim, którzy są na poziomie dla początkujących. Przygotowałam dla Was kurs od podstaw i teraz zapraszam Was na pierwszą lekcję. Dzisiaj będzie pierwsza lekcja, w której dowiemy się, jak się przedstawiać po włosku, jak się witać po włosku, jak odpowiadać, jak się pytać o imię, jak na to odpowiadać, jak zaprzeczać, narodowość i tak dalej. Także zapraszam Was serdecznie i przejdźmy od razu do szczegółów. Czyli tak, typowo włoskie pozdrowienia na pewno wszyscy już je kiedyś słyszeliście, bo są bardziej niż włoskie, są takie międzynarodowe, są znane na całym świecie. Także takie słówko jak buongiorno, oczywiście oznacza dzień dobry, ciao, cześć, i tak jak w języku polskim ciao, mówi się zarówno na powitanie, jak i na pożegnanie. Jeżeli ktoś Wam mówi ciao, my też odpowiadamy na to ciao. Zazwyczaj, jeżeli znacie osobę, którą pozdrawiacie, jeżeli mówicie ciao, to zazwyczaj pada pytanie come stai? Ciao, come stai? I nie jest to takie prawdziwe pytanie, jest to raczej rodzaj pozdrowienia, bo na to pytanie zawsze odpowiadamy bene. Bene oznacza dobrze. Nie odpowiadamy male, non sto bene i tak dalej. Zazwyczaj osoba, która nam mówi ciao, come stai, spodziewa się, że my odpowiemy bene i ona również się zapyta, i Wy również powinniście się zapytać tej osoby, jak się czuje. W praktyce to wygląda tak. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Anch'io bene, grazie. To jest taki, powiedzmy, rodzaj pozdrowienia. Następnie mamy słówko, które w podręcznikach do języka włoskiego zazwyczaj nie występuje, przynajmniej ja nigdy się z nim nie spotkałam. I jest to słówko salve. Salve to jest coś w rodzaju polskiego witam. Zazwyczaj używane jest to wśród sąsiadów, nawet częściej niż słówko buongiorno. Jeżeli spotkacie gdzieś sąsiada albo jakąś osobę, powiedzmy, już w pewnym wieku i chcecie ją pozdrowić, mówicie salve. Mówi się również buongiorno, buonasera, ale salve jest bardzo, bardzo używane. Buonasera to jest miłego wieczoru, dobry wieczór lub też miłego popołudnia, bowiem buonasera zaczynamy mówić już po obiedzie tutaj. Na północy Włoch już o godzinie pierwszej możecie usłyszeć buonasera, bo tutaj bardzo, bardzo wcześnie się je. Na południu Włoch na pewno to pozdrowienie usłyszycie nieco później, bo oni tam później jedzą, ale już po obiedzie Włosi zaczynają mówić buonasera i tak do wieczoru. Następnie mamy dobranoc. Dobranoc to jest buonanotte, ale w odróżnieniu od języka polskiego buonanotte zazwyczaj mówi się to, jeżeli idziemy spać. Czyli mówi się to w domu, do naszych domowników, do męża, żony, dzieci i tak dalej. To jest coś w rodzaju miłych snów. Jeżeli jesteście u kogoś na kolacji i na pożegnanie wychodzicie i na pożegnanie mówicie dobranoc w Polsce, we Włoszech powiecie buona serata. Bo zazwyczaj to wyrażenie jest używane tutaj przez Włochów. Co później mamy? Arrivederci. Arrivederci oznacza do widzenia. Do widzenia. Jeżeli chcecie powiedzieć do kogoś do zobaczenia lub do zobaczenia później, powiecie ci vediamo. Ci vediamo lub też możecie powiedzieć a dopo. A dopo to znaczy do potem, do później, do zobaczenia. Teraz, jak się przedstawiać w języku włoskim? Jeżeli chcecie powiedzieć, jak macie na imię, powiecie mi chiamo. Io mi chiamo. Oczywiście w języku potocznym to io zostaje pomijane, także zostanie mi chiamo. Mi chiamo Maria, mi chiamo Jessica, mi chiamo Magda i tak dalej. Mi chiamo Tomasz. Jeżeli się chcecie zapytać kogoś, jak ma na imię, powiecie come ti chiami, lub inna osoba też się Was zapyta come ti chiami. Jeżeli padnie takie pytanie come ti chiami, czyli jak masz na imię, Wy odpowiadacie podając od razu imię. Nie mówicie mi chiamo. Jeżeli ktoś Was się zapyta come ti chiami, odpowiadacie Magda, Jessica, Marta i tak dalej, bez powtarzania mi chiamo. Później
zapoznamy się z takim słówkiem jak sono. Sono oznacza jestem. I to słówko również może być użyte zamiast wyrażenia mi chiamo. Bowiem, tak jak w języku polskim, możecie powiedzieć mam na imię lub możecie powiedzieć jestem. Możecie powiedzieć mi chiamo Maria lub też sono Maria. Sono to jest pierwsza osoba liczby pojedynczej czasownika essere. Czasownik essere, być, niezmiernie potrzebny i bardzo ważny w języku włoskim, odmienia się w następujący sposób. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Czyli io sono, możecie powiedzieć io sono Maria, io sono Tomek. Możecie również powiedzieć io sono Polacca, io sono Polacca, io sono Polacco, czyli jeżeli chcecie podać waszą narodowość. Jeżeli się was ktoś zapyta di dove sei, odpowiadacie sono Polacca, sono Polacco, sono Italiana, sono Italiano. W tym przypadku podajecie waszą narodowość, czyli jestem Polką, jestem Włochem i tak dalej. Jeżeli się was pytają da dove vieni, w tym przypadku mówicie, podajecie państwo. Państwo, z którego pochodzicie, czyli powiecie vengo dalla Polonia, vengo dall'Italia i tak dalej. W obydwu tych wyrażeniach mamy do czynienia z słówkiem dove. Dove oznacza gdzie w języku włoskim. Na razie podam wam tylko te dwie narodowości, Polka, Polak, Włoszka, Włoch. Po włosku Polka to jest Polacca, Polak to jest Polacco, Włoszka Italiana, Włoch Italiano. Później powoli podam wam ich o wiele więcej. Zaczniemy od tych dwóch. Czyli jeżeli chcecie powiedzieć jestem Polką, powiecie sono Polacca, jeżeli chcecie powiedzieć pochodzę z Polski, powiecie vengo dalla Polonia. Jestem Włochem, sono Italiano, pochodzę z Włoch, vengo dall'Italia. Jak się zapytać? Jak zadawać pytania? Jeżeli chcecie zapytać kogoś, czy jest Włochem, się zapytacie sei Italiano? Sei Italiano, tak jak wam już powiedziałam, sei to jest druga osoba liczby pojedynczej czasownika essere, tu sei. Czyli zapytacie się kogoś sei Italiano, być może ktoś was się zapyta sei Polacca, jak odpowiadać na to pytanie? Jeżeli chcecie potwierdzić, powiecie si sono Polacca, si sono Italiano. Jeżeli chcecie zaprzeczyć, powiecie no, non sono Polacca. No, non sono italiano. Jeżeli chcecie sprecyzować, powiecie no, non sono Polacca, sono italiana, lub też możecie powiedzieć no, non sono Polacca, vengo dall'Italia. Odmianę czasownika być, czyli il verbo essere, już wam go podałam, Przejdźmy do czasownika chiamarsi. Chiamarsi, czyli mieć na imię, tak jak w języku polskim, również w tym przypadku jest to czasownik zwrotny, czyli ma partykułę si, tak jak w języku polskim się. Ja go odmieniam. Dzisiaj podam wam tylko liczbę pojedynczą, czyli ja, ty, on, ona. Io mi chiamo, ja mam na imię. Tu ti chiami, ty masz na imię. Lui, lei si chiama, lui. To jest on, lei, ona. Lui si chiama, lei si chiama, czyli lui si chiama, on ma na imię, lei si chiama, ona ma na imię. My spróbujmy stworzyć taki krótki pierwszy dialog. Tak jak na przykład ja wam go tutaj stworzę i spróbujcie sobie później na tym dialogu przećwiczyć na podstawie tych słówek, które już wam tutaj podałam, z którymi się dzisiaj zapoznaliście. Jeżeli kogoś spotykamy, pierwszym słowem, które mówimy jest ciao.
Come ti chiami? Mi chiamo Maria, e tu? Io sono Marco. Maria Cepeta, di dove sei? Marco Troviada, sono italiano. E tu? E Maria Troviada, io sono polacca. Może Marco, dato che è un polskim, orientuje się mniej więcej, zna niektóre miasta i tak dalej, chce coś więcej się dowiedzieć i mówi: Polakka, di dove? Di dove? W tym przypadku oznacza skąd dokładnie, z jakiego miasta. I Maria odpowiada di Varsavia. I później Maria się pyta: E tu di dove sei? E Marco odpowiada: Io sono di Roma. Ja jestem Rzymu. Io sono di Roma. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti oznacza miło mi cię poznać. Piacere di conoscerti, druga osoba odpowiada piacere, magari ci vediamo un'altra volta. W tym przypadku to oznacza, może się cię jeszcze zobaczymy, być może się jeszcze zobaczymy. Jest to raczej taka propozycja. Magari oznacza chęć, chęć bardziej niż przypuszczenie, czyli że mamy nadzieję jeszcze się spotkać, zobaczyć, mam nadzieję jeszcze ci spotkać, magari ci vediamo. I Maria może powiedzieć sì, volentieri, to znaczy chętnie. Czyli z tych kilku słówek, które Wam dzisiaj podałam, możecie już stworzyć taki krótki pierwszy dialog i na podstawie tego sobie troszeczkę poćwiczyć. Chciałabym Wam tutaj na koniec podać jeszcze kilka słówek, które tutaj powiedzmy zostały użyte w tej dzisiejszej lekcji, żebyście poznali ich takie, powiedzmy też, osobne znaczenie. Czyli powiedzieliśmy buongiorno, które oznacza dzień dobry. W tym słówku mamy dwa, jest to słówko złożone, w którym mamy dwa słówka. Giorno oznacza dzień, buon oznacza dobry, dobry. Zazwyczaj, powiedzmy, buon jest to skrócenie słówka buono. Normalnie w języku włoskim dobry oznacza buono, ale nieraz to już jest bardziej zaawansowane, to zostawimy sobie na później, ale was już uprzedzę, że czasem, żeby ładniej brzmiał wyraz dla połączenia, ostatnia samogłoska zostaje ucięta i w tym przypadku mamy buongiorno. Sera to jest wieczór. Notte to jest noc, dopo, tak jak Wam powiedziałam, to jest później, potem, dove, gdzie, anche, też, również, piacere to jest przyjemność, piacere tutto mio, to znaczy cała przyjemność po mojej stronie. Tutto oznacza cały, wszystko, domani. Ci vediamo, w takim wyrażeniu jak ci vediamo domani, zobaczymy się jutro, czyli domani oznacza jutro. Italiano to jest Włoch, italiana to jest Włoszka, Polacco, Polak, Polacca, Polka. Pamiętajcie, że podwójne głoski w języku włoskim nie są wymawiane podwójnie, trzeba się na nich nieco dłużej zatrzymać. Trzeba je podkreślić, nie możecie powiedzieć Polaka, Polaku, bo to nie jest po włosku, to jest bardziej po hiszpańsku, ale nie można też powiedzieć Polakka ani Polakku, bo to bardzo źle brzmi. Trzeba się zatrzymać na tej drugiej k, trzeba się bardziej zatrzymać, czyli tak jakbyście się zająknęli, Polakka. Polakka, Polakku. Te podwójne głoski są bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli te podwójne głoski je wymówicie pojedynczo, może mieć sens wyrazu. Także pamiętajcie, żeby nie wymawiać ich podwójnie, ale dłużej się na nich zatrzymać. Zaimki osobowe już sobie powiedzieliśmy. Io, to znaczy ja, tu, ty, lei, ona, lui, on. Noi, my. Voi, vi, loro, oni. Co tutaj Wam mogę dodać?
Takie czasowniki jak essere, powiedzieliśmy, czasownik niezmiernie ważny i przydatny w języku włoskim, odmieniliśmy już go. Powtórzymy: io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Później mamy czasownik stare, wyciągnięty tutaj z kontekstu, jak, jeżeli pamiętacie, come stai, jak się masz, jak się czujesz. Stare ma wiele znaczeń w języku włoskim. W tym przypadku skupmy się na znaczeniu, którego użyliśmy w dzisiejszej lekcji. Come stai? Jak się czujesz? Jak się masz? Io sto. Tu stai. Lui, lei sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Czyli możemy powiedzieć: io sto bene. Tu stai bene. Lui sta bene. Lei sta bene. Noi stiamo bene. Voi state bene. Loro stanno bene. To jest odmiana wyrażenia stare bene, to znaczy mieć się dobrze, czuć się dobrze. Później czasownik chiamarsi już Wam go odmieniłam, czyli czasownik zwrotny mieć na imię. Io mi chiamo, tu ti chiami, lui, lei si chiama. Zostawmy teraz liczbę mnogą, bo jak nie, to może być tego zbyt, powiedzmy, za wiele. Dokończymy to, przejdziemy do tego może w kolejnych lekcjach. Później użyliśmy takich czasowników jak andare, venire e vedere. Andare użyliśmy w takim wyrażeniu jak... nie użyliśmy go, zapomniałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, podać jeszcze takie, powiedzmy, w grupie pozdrowień zapytanie: jak leci? Jak leci? Po włosku się pytamy: come va? Come va? I w tym przypadku właśnie to słówko va jest to trzecia osoba liczby pojedynczej czasownika andare, bowiem andare, iść, to jest czasownik nieregularny, bowiem w języku włoskim czasowniki odmieniają się w sposób regularny, jak i nieregularny. Czyli te nieregularne, czasowników nieregularnych trzeba się niestety nauczyć na pamięć. Czyli come va, w tym przypadku mamy jak idzie, bardziej polskie to jest jak leci. Czyli come oznacza jak, va idzie, idzie. Come va, jak leci. I ten czasownik andare, powiedziałam Wam już, że jest nieregularny, się odmienia w następujący sposób. Io vado, tu vai, lui va, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Tego musicie się nauczyć na pamięć. Czyli powiedziałam andare, venire, następny czasownik nieregularny. Użyliśmy go w pytaniu da dove vieni, czyli skąd pochodzisz. Venire to jest pochodzić, przychodzić również, przychodzić. I odmiana tego czasownika jest następująca. Io vengo dalla Polonia na przykład. Io vengo, tu vieni, lui viene, lei viene. Noi veniamo, voi venite, loro vengono. I później pozostaje nam ostatni czasownik użyty w tej lekcji, czasownik vedere. Pamiętacie, użyliśmy go w wyrażeniu ci vediamo dopo, czyli zobaczymy się później. Ci vediamo domani, zobaczymy się jutro. Jak się odmienia ten czasownik? Odmienia się io vedo, tu vedi. Lui vede, lei vede, noi vediamo, voi vedete, loro vedono. I to już jest czasownik regularny. Czyli napomknę Wam tylko, że są trzy grupy czasowników regularnych w języku włoskim. To znaczy odmieniają się one na trzy sposoby. Mają trzy różne końcówki.
Czasownik w języku włoskim może się kończyć na takie końcówki jak are, ere, ire. I każda z tych trzech końcówek odmienia się w inny sposób. A poza tym mamy te czasowniki nieregularne, których odmiany trzeba się niestety nauczyć na pamięć. Czyli dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że to jest to, o co mnie prosiliście, bowiem otrzymałam wiele, wiele zapytań, aby zrobić coś na poziomie, powiedzmy, nie tyle dla początkujących, bo coś już robiłam na tym poziomie, ale chodziło Wam bardziej o taki kurs, który miałby jakąś ciągłość, w którym możecie się czegoś uczyć, dalej, powiedzmy, uczyć, powtarzać co było w poprzednich lekcjach, także mam nadzieję zrobić coś takiego właśnie w tym kursie. To jest lekcja numer 1, później będą kolejne lekcje 2, 3 i tak dalej. Będziemy zawsze dodawać, używając już tego, czego dowiedzieliśmy się w poprzednich lekcjach, także te nasze słownictwo, zdania, wyrażenia i tak dalej będą ciągle rosły. Nic, ja Was pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Ciao!